Z strony Krzygiarz, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale z gry Need for Speed Payback. Jak sami tutaj widzicie, przejechałem się wcześniej tutaj do tego znalezionego samochodu, zobaczyć czy on tutaj faktycznie jest, tak jak mi pokazywał Reddit, i faktycznie tutaj jest, więc pojedziemy sobie tutaj do tego wozu. Jeśli oczywiście wam się podoba, oczywiście to jest film z waszej chyba ulubionej serii, kiedy szukamy wozów. Jest to, myślę, że fajny i pomocny dla was, więc jeżeli was, oczywiście materiał ten wam się spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, bo ostatnio coraz więcej ich przybywa na mój kanał subskrypcji, więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i co? My jedziemy do tego znalezionego auta. Mam nadzieję, że materiał wam się spodoba. Ops, chyba dojedziemy tutaj? Czy dojedziemy tutaj w sumie. Tak, dojedziemy sobie. Okej, okay, i jesteśmy. Okej, okay, dobra. W sumie tak naprawdę tego auta nie widziałem wcześniej, tylko tak podjechałem zobaczyć, czy ono faktycznie tutaj jest, czy się wyświetli na mapie, na mapce ten punkt, że to auto tutaj jest zlokalizowane, porzucone auto, bo w sumie go wcześniej nie widziałem jeszcze na oczy. Szczerze wam powiem, tak z pierwszy raz widzę to auto i tak w sumie jak wam powiem, to z wyglądu no tak niezbyt mi się podoba, nie jest ono jakieś ładne. No niestety, szkoda w sumie. Tutaj już nas policja chciała zatamować, ale my się tak łatwo nie damy. Więc no tutaj myślę, że okej, tutaj sobie przejdziemy tak, w sumie będzie łatwiej. Dobra, tutaj hopa. Ops. Dobra. Musimy oczywiście dojechać do Rawa, tak jak to jest zawsze w przypadku aut porzuconych. No i oczywiście, tak jak wam wcześniej mówiłem, możecie sobie tam zatrzymać film, zapauzować, zobaczyć, gdzie to auto jest. Myślę, że takie filmy wam są przydatne i pomocne, jeżeli oczywiście widzą tutaj, którzy grają w Need for Speeda, bo no to się po prostu przydaje do takich właśnie rzeczy. Teraz kurczę, mi się podoba, że tyle wozów wokół mnie jest. Dobrze, w sumie dobrze, że to nie jest na czas, bo jeśli to było na czas, to by miało serio problem. Dobra, teraz musimy się tak jakoś tutaj pokręcić, okej. Okay. I musimy jechać tam na wprost. Trochę zgubiliśmy tych policjantów i w sumie dobrze, że tak zrobiłem. To nie pozwalali mi skręcić, więc no musimy jechać tak. Musimy pojechać tak, jak zrobiłem. Tutaj idziemy. Wow. Dobra, tutaj w sumie ta policja mi dużo pomogła, bo w sumie obiłem się o ten słup i oj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 . Nie, taran. Nie chcę tarana, bo często mam tak, że tarany mnie zatrzymują, więc tego tarana nie chcę. Okej, tutaj hopsa. Dobra, lecimy. Zmieszczę się ładnie zakręcić. I teraz tutaj prosto cały czas, prostej. W sumie zostało tu niecałe 4 km, więc to nie jest jakoś już daleko. A nie, tylko nie to wóz. Dobra. Ops. Dobra, jedziemy kurczę jeszcze. Musimy go jakoś tutaj rozwalić. Okej, no ogólnie trasa nie jest za przyjemna, dużo zakrętów po pustyni takim autem, no to nie jest jakoś mega wygodnie. No ale nic to nie pozostało, tylko pojechać do Rawa. Myślę, że raczej nie będę używał tego auta z tego względu, że w odcinku wczorajszym, gdzie wam pokazywałem moje auto, no sami widzieliście, że
jakoś w porównaniu do moich aut, które mam, no jednak to, wiecie, to auto nie jest jakieś tutaj, pasowałoby mi do tego, żeby się ścigać w różnych wyścigach to auto, więc raczej zostanę przy tych moich samochodach, bo to auto nie jest jakieś szałowe, ale jest porzucące, nie, więc może akurat komuś się spodoba, że to na początku kampanii wszystkie w sumie znalezione auty się przydają. Okej, my już docieramy powoli do Rawa. Mam nadzieję, że już tam, no już tutaj nam się nic nie stanie, już policjanci odpuścili, także już jesteśmy spokojni. Okej, mieliśmy policjantów. Dobra, i dojeżdżamy. W sumie jestem ciekaw, ale pewnie będzie tak samo jak ostatnio. Dobra, ucieczka. Pewnie będzie tak jak ostatnio, że będzie to wyścigu to auto jednak. No ale zobaczymy, czy to auto będzie faktycznie do wyścigów, tak jak przypuszczam. Tak, nie, jednak do terenu, o proszę, tego się nie spodziewałem, że to auto będzie do terenu. Ale wiecie co, jakoś tak nie czułem za bardzo, żeby to auto do terenu jakoś mi pasowało, bo jakoś po pustyni się dosyć ciężko jechało i bardziej bym powiedział na to, że to jest samochód do wyścigów, a nie do terenu, bo ciężko mi się nim jechało, więc no zrobimy sobie tutaj jakiś wygląd jego fajny. Okej, tutaj chłodnica, no to może być w sumie taka niech będzie. Przedni zderzak na pewno tutaj musimy jakiś fajny sobie, ten jest w sumie fajny, więc bierzemy ten. Tutaj rozdzielacz powietrza, też są fajne. W sumie ten mi się najbardziej podoba, więc ten weźmiemy. Tutaj, no to jest serio fajne, to mi się podoba, bo w żadnym innym aucie czegoś takiego nie było. Więc to mi się naprawdę podoba. Weźmiemy sobie to. Nie, no reflektory w sumie zobaczmy jakie są możliwe. Ja bym wziął sobie te reflektory. Zwykłe w sumie. Tutaj maska, no to niech będzie taka, bo mi się taka podoba. I tutaj przedni błotnik musimy wymienić. Okej. Co musimy wymienić? Jeszcze raz. Przedni błotnik. Aha, dobra, tutaj. Czy na przykład taki będzie ok, żeby móc potem kupić tutaj. Tak, teraz już mogę, więc ok. Dobra, lusterka boczne. Te są fajne, więc te weźmiemy. Tylne błotniki, no. Ten jest fajny, więc ten wezmę. System audio nie. Spoiler. Tutaj jakiś taki mały, więc w sumie ten pierwszy był najbardziej fajny, więc wezmę ten. Klapa bagażnika właśnie. No to tutaj ta, zdecydowanie. Tutaj myślałem, że się już nie da dachu zrobić. Okej, na szczęście się da. Coś jeszcze. Dyfuzor, tutaj jest jakiś fajny. Ten mi się podoba, więc ten. Tylny zderzak. Ten jest ładny. I ten weźmiemy właśnie. Jeszcze zobaczmy tylko jakie tylne światła są. Bo czasem są serio fajne te tylne światła. I fajne tutaj są. Mi się najbardziej podobają te chyba. Więc te wezmę. Tutaj felgi. Czy są jakieś tutaj fajne felgi? Nie, są te co zawsze, więc zostawimy już te. Okej. Tuning sylwetki. Tutaj zrobimy sobie tak. Tak, ok. Kolor lakieru. Zobaczymy jakie są tutaj, jakie ludzie dają. No tutaj już jest kilka. No tutaj już są te projekty. Więc weźmiemy sobie któryś z nich, bo niektóre są serio bardzo fajne. Weźmiemy sobie na przykład, co byście powiedzieli na taki tutaj ciekawy ten projekt. Mi się wydaje, że jest serio fajny, ciekawy.
Więc tutaj weźmiemy sobie od użytkownika Barakuda. Wielkie dzięki za pomoc. No i tutaj kolor nitro niech będzie, albo inaczej, może neon zrobimy pierwszy. Tutaj fioletowy neon, zdecydowanie. Dyms opon tutaj niech będzie taki żółto-zielony, niech będzie. I kolor z nitro. I tutaj albo czerwony zróbmy w sumie. Pneumatyka i klakson niech sobie będzie. Trąbka. Okej, trąbka. Dobra. Więc wyjedziemy sobie na zewnątrz, zobaczymy jak to auto teraz wygląda. I co? I będziemy myślę, że kończyć odcinek powoli. Więc tak, tak to auto akurat idealnie jest wieczór, więc to auto właśnie się tak prezentuje, przynajmniej po mojej tutaj, po moim tutaj wyglądzie. Zobaczcie sami, no mi się bardzo ono podoba, to auto. Tutaj może będzie lepiej widać. No zobaczcie sami, no mi się bardzo podoba wygląd. Natomiast czy będę nim jeździł do terenu? Nie wiem, w sumie nie wiem, bo tak jak wam mówiłem z tą BMW X6, że niestety ją sobie przez przypadek sprzedałem. Jak to wspomniałem w poprzednim odcinku. Więc może, albo może ja akurat wyleweluję. Dobra, to w sumie w tym odcinku chyba by było na tyle. Jeśli oczywiście materiał się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Zapraszam również do komentowania. No i co, w tym filmie to by było na tyle. Także trzymajcie się, na razie i cześć.